Zakończyliśmy już ostatni etap wytworów, czyli wałbrzyskiego tworzenia. Te pierwsze etapy, czyli bajkotworzenie, które wydarzyło się na początku wakacji, realizowaliśmy razem z przedszkolakami. Filmotworzenie z dzieciakami z podstawówki i tutaj zrealizowaliśmy film, który już niedługo też wypuścimy na światło dzienne. Będą wszyscy mogli zobaczyć, jak te dzieciaki z podstawówki pracowały na warsztatach filmowych. No i dzisiaj mieliśmy możliwość zobaczyć, jak pracuje młodzież ze szkoły ogólnokształcącej. Na każdym etapie pracy z tymi dzieciakami w różnym wieku widać było różnice na poziomie współpracy. Bo przedszkolaki to są małe dzieci, tak, które gdzieś tam były przyprowadzone przez panie przedszkolanki. No i z przedszkolakami jest fajnie się pracuje, bo dzieciaki lubią robić nowe rzeczy, tym bardziej jakieś kreatywne. Tak? Więc to stworzenie tych książek z tymi wszystkimi stworami było i dla nich, i dla nas świetną zabawą. Dzieciaki z filmotworzenia wymyśliły historię, jak zostali zamknięci w woku. Było to troszeczkę okraszone małą dawką grozy, ale wszystko, jak to wiadomo, dobrze się skończyło. Fajne było to, że te dzieciaki, pomimo późnych prób i pracy do nocy tak naprawdę, chciały przychodzić do tego ośrodka kultury i nie miały jakby żadnych przeciwwskazań z tym. I wspierali ich rodzice i nauczyciele, nie było problemu z nauką. Inaczej wygląda praca poza szkołą, a inaczej w samej szkole. Dlatego myślę, że pomimo budowania tej współpracy ze szkołami, jednak tego typu działania powinny się dziać poza tą szkołą, ponieważ dzieciaki są w jakiś sposób w szkole zdyscyplinowane do systemu, w jakim działa szkoła. Natomiast poza budynkiem szkoły łatwiej jest dzieciaki otworzyć i też pobudzić ich wyobraźnię. Samo to, co się tu dzisiaj wydarzyło, tak, to coś, co dzieciaki nie zapomną tego doświadczenia. A przede wszystkim oni pokazali problemy, które faktycznie istnieją w ich świecie, tak, wśród ich rówieśników, więc mam nadzieję, że w jakiś sposób to też ich uwrażliwi na to, co się dzieje wokół nich. Wiesz w ogóle, że na tej imprezie będzie ten super chłopak, ten Marcel, ten przystojny? Tak, on jest po prostu boski. Będzie z bratem. Przestrzeń tworzenie to była praca nad spektaklem metodą Teatru Forum. Teatr Forum to jest taka metoda stworzona przez Augusto Boala i to jest metoda, która pozwala widzowi stać się aktorem i przepróbować rzeczywistość. Czyli robimy spektakl krótki, który kończy się zawsze źle. Gramy go kolejny raz i widz ma szansę zmienić zakończenie spektaklu, wejść na scenę, powiedzieć stop, nie zgadzam się na to, chcę zaproponować inne rozwiązanie i zmienić zakończenie tak, aby postać, główna postać protagonisty nie poniosła klęski. Właśnie tą metodą pracowaliśmy przy trzecim etapie naszego projektu, przestrzeń tworzenia. Chodziło o to, aby wywołać dyskusję wśród młodzieży na temat, który jest im bliski. Cały spektakl został stworzony przez młodzież. To był ich wybór tematu, ich wybór scen, ich improwizacja, bo ten spektakl powstał z improwizacji. Nie istnieje scenariusz, który jest napisany. Po prostu oni to improwizowali i też dużo przygotowanej improwizacji było właśnie na scenie. To, co tutaj zobaczyliśmy, to była taka
próba generalna. Chcemy z tym spektaklem iść dalej, chcemy go pokazać w innych szkołach. Mamy nadzieję, że się to uda. Chcemy go pokazać w Ośrodku Kultury, zaprosić młodzież, która jeszcze go nie widziała i chcemy po prostu znaleźć jak największą liczbę rozwiązań tego problemu, który zobaczyliśmy tutaj na scenie. Ej, daj mi stąd. Zostaw to, to nie to, może ją zobacz. Weź się radę, co? Wyglądasz jak paszczur. A ty? Wiesz co, jesteś weź się radę. Ja też mam przyszłość. Ja też mam przyszłość. To nie tak jak ciekawe. Gdzie? No, ty chyba pod latarnią. Chyba gdzie? Gdzie? Ale to ona zaczęła. Ale mnie to nie interesuje. Ta co tu robi? Wypadł stąd. To mnie masz. Idę z niej. Idę, odprowadzę cię. Nie wyszło. Znowu odnotuję. W tym spektaklu grałam rolę mamy. To ten spektakl nazywał się Saint Nudes. Był o wysłaniu przez młodzież nagich zdjęć, czyli nudesów. To pokazuje problem, który jest zazwyczaj dużym problemem, a w łatwiejszy sposób do odebrania, zrozumienia i dużo osób może się w to włączyć. Trochę zabawy, trochę powagi, ale zazwyczaj się śmialiśmy. Bo to są problemy życia codziennego. Zawsze takie są. Trzeba je rozwiązywać jakoś. No i takie właśnie spektakle na kreatywność działają dobrze. No i są potrzebne. Ja grałam przyjaciółkę głównej bohaterki, czyli Igi. I nie do końca byłam jej przyjaciółką, gdyż w ostatnich chwilach najgorszych dla Igi odwróciłam się od niej. Dzięki współpracy nas wszystkich ja się bardzo dobrze czułam pod koniec i dobrze się bawiłam. Praca nie była trudna. Trudne było ułożenie scenariusza, tak żeby można było wchodzić w to, żeby inne osoby mogły go zmieniać. Mieliśmy pomysł na początku, czy zrobić dwa spektakle. Miało być też o nękaniu. Stres był, ale starałam się. Mimika była trudna, bo trzeba było właśnie te emocje pokazać. Nad scenariuszem to pracowaliśmy tak, że dużo osób ogólnie z naszego otoczenia miało takie problemy. Ja mam na przykład, wzorowaliśmy się głównie też na takiej jednej naszej koleżance, która miała taki kłopot i wzięła i po prostu wysłała takie zdjęcia. Ale sprawa się potoczyła inaczej i po prostu ogarnęliśmy to razem z tą koleżanką. I w sumie na tym był też wzorowany ten scenariusz, moim zdaniem. To główny ten pomysł. Tego się po tobie nie spodziewałam. Ej, dawaj tutaj do kadru. Ale ty jesteś naiwna. Coś ty zrobiła?